Porucznik Michał Mazurek Albert Wojt Pan dyrektor jest zajęty. Czyta Jacek Rozdział pierwszy Zofia Zdrojecka z uczuciem wyraźnego zawodu zamknęła przejrzaną kolejny już dzisiaj raz burdę i schowała ją do szuflady niewielkiego biureczka. Kilka sukienek wyglądało nawet dość zachęcająco na kolorowych ilustracjach, ale dziewczyna nie znalazła w magazynie żadnej kreacji, która szczególnie przypadłaby jej do gustu. Odruchowo zerknęła na zegarek. Dochodziła właśnie piętnasta, do końca urzędowania pozostało, więc jeszcze nieco ponad pół godziny. Oczywiście, pod warunkiem, te szef zechce w miarę punktualnie wybrać się do domu, na co, niestety, nic nie wskazywało. Znudzonym spojrzeniem obrzuciła obszerny sekretariat. Prawdę powiedziawszy zarówno dyrektor naczelny, jak i jego pierwszy zastępca potrafili zadbać, by pomieszczenie, przez które wchodziło się do ich gabinetów, miało reprezentacyjny charakter. Pokryte bukową blazerią ściany, wielki wzorzysty dywan i trzy wykonane na specjalne zamówienie regały z masą fachowych wydawnictw na osłoniętych szkłem półkach mogły każdego przekonać. Że zakłady elektrotechniczne to firma licząca się nie tylko w Warszawie. Sekretarka sięgnęła do torebki po puderniczkę. Uważnie przejrzała się w lusterku. Stwierdziła nie bez zadowolenia, że makijaż nie wymaga korekty, a i długie. Miedziano rude włosy układają się zupełnie jak wczoraj, kiedy opuszczała zaprzyjaźniony salon fryzjerski. Inna rzecz, że ładnej, dwudziestokilkuletniej dziewczynie nie trudno było zadbać o atrakcyjny wygląd. Chowała właśnie puderniczkę, kiedy jeden ze stojących na biurku telefonów rozdzwonił się hałaśliwie. Bez pośpiechu podniosła słuchawkę. Zakłady elektrotechniczne, sekretariat dyrektora naczelnego, rzuciła uprzejmie, choć z lekka urzędowo. Ach, to pan, panie Etku. Dodała już mniej oficjalnie, prawic natychmiast rozpoznając rozmówcę. Niestety, teraz nie mogę pana połączyć. Pan dyrektor jest bardzo zajęty. Nie wiem, ile to potrwa. Dobrze, niech pan zadzwoni później. Tłumiąc ziewanie odłożyła słuchawkę. Przez chwilę wahała się, czy nie sięgnąć ponownie po burdę ale nagie skrzypnęły drzwi z korytarza i w progu stanął kierownik działu kontroli wewnętrznej Stefan Borodzicz. Był to przystojny, choć niezbyt wysoki blondyn koło czterdziestki, o krótko przystrzyżonych włosach i niewielkiej, starannie utrzymanej brudce. Jak zwykły miał na sobie dobrze skrojony, jasny garnitur, a pod pachą trzymał nieodłączną aktówkę. Co słychać, Zosieńko uśmiechnął się do sekretarki. Dyrektor czubacki u siebie. Siedzi u naczelnego, odparła odwzajemniając uśmiech. Dawno? Już chyba ze trzy godziny. Ciekawe, nad czym tak deliberują? To ty, Stefan, nic nie wiesz, konfidencjonalnie ściszyła głos, dając znak borodziczowi, by podszedł bliżej. Koło południa przyjechali do dyrektora krzepika jacyś dwaj ze zjednoczenia. Naczelny kazał poprosić Czubackiego i od tej pory żaden z nich nie wyściubił nosa z gabinetu. Co się mogło stać? Nie mam pojęcia. Bezradnie rozłożyła ręce. Wypadło to jednak jakoś mało przekonywająco. Dwa razy nosiłam im kawę, ale niestety nic nie udało mi się podsłuchać. Nie cygań. Borodzicz z niedowierzaniem pokręcił głowa. Kto jak kto. Ale ty, Zosiu, zawsze potrafisz wyczuć każdą nowinę na kilometr. Nie tym razem. Ależ kochanie. Nachylił się, z teatralną żarliwością całując Zdrojecką w rękę. Chyba mnie możesz zaufać. Kiedy ty zaraz wszystko wypaplesz. Bóg mi świadkiem, że pary z gęby nie puszczę. Mur. Więc słuchaj. Wstała z za biurka i chwyciwszy Borodzieja za guzik od marynarki, przyciągnęła go ku sobie. Na widok tamtych dwóch ze zjednoczenia naczelny zrobił się blady jak ściana, a później kawę zamawiał nie on, tylko Czubacki. Naprawdę? Tak. Czyżby starego, Borodzicz uśmiechnął się drwiąco, wykonując gest, jak gdyby dawał komuś klapsa. Niewykluczone. Dziewczyna najwyraźniej miała zamiar jeszcze coś dorzucić, ale spostrzegłszy otwierające się niespodziewanie drzwi do gabinetu dyrektora naczelnego, niemal odruchowo odskoczyła od Borodzicza. Do sekretariatu wkroczył wysoki, szczupły mężczyzna koło pięćdziesiątki, w dużych, przyciemnianych okularach. Sprawiał wrażenie bardzo z siebie zadowolonego i raz po raz gładził się po pokaźnej łysinie. Pani pozwoli jeszcze, kawusi. Pan Nozosieńko poprosił z uśmiechem Zdrojecką. Trzy szatany, a dla mnie odrobinę słabszą. Już parze, panie dyrektorze. I jeszcze jedno, głos dyrektora zabrzmiał bardziej urzędowo. Proszę odwołać jutrzejsze spotkania dyrektora Krzepika i zawiadomić naszą kadrę kierowniczą, że o dziesiątej będzie odprawa. W gabinecie pana dyrektora? U mnie jest trochę ciasno. Lepiej niech się zbiorą w sali konferencyjnej. Rozumiem. To by było na razie wszystko. Panie dyrektorze, sekretarka nieśmiało, jak gdyby z wahaniem zrobiła krok w kierunku czubackiego. Czy można panu pogratulować? Na gratulacje przyjdzie czas, kiedy wyciągnę przedsiębiorstwo z bagna w które pomimo moich protestów zostało wpakowane. Zagrzmiał dyrektor z enfazą, wskazując znacząco drzwi gabinetu Krzepika. Załoga pana nie zawiedzie, pośpiesznie zapewnił Borodzicz. W każdym razie ja dołożę wszelkich starań. Oczywiście, panie kolego, oczywiście, niecierpliwie przytaknął Czubach. Wszyscy dołożymy starań, dodał sloganowo. Korzystając z okazji, chciałbym coś pokazać panu dyrektorowi. Kierownik kontroli wewnętrznej skwapliwie wyciągnął z aktówki kilka spiętych spinaczemy dokumentów. Rozumiem, że pan dyrektor jest teraz bardzo zajęty, a ja tak nie w porę. Sprawa jednak wydaje mi się ważną, co to ma być? Czubacki skrzywił się niechętnie. Jakaś faktura? Odmowa akceptu. Na fakturze figuruje podpis dyrektora Krzepika, ale zważywszy, że wystawiający dokument magazynier Marecki podlegał bezpośrednio panu dyrektorowi, pomyślałem. Wiecznie to samo. Czubacki przerwał Borodiszowi, gniewnie podnosząc głos. Kolega Krzepik bez porozumienia ze mną podejmuje jakieś bzdurne decyzje, a ja muszę je później odkręcać. Ale dosyć tego dobrego nie potrząsnął pięścią. Jutro z samego rana proszę wszystko wyjaśnić z dyrektorem Krzepikiem. Jeśli faktycznie coś nie gra, niech sam się martwi. Jak mi sprawę przekazać przed swoim oficjalnym odejściem? Nie czekając na odpowiedź, Czubacki odwrócił się na pięcie i zniknął za drzwiami gabinetu dyrektora naczelnego. Zaskoczony takim obrotem rzeczy kierownik kontroli wewnętrznej jeszcze przez dłuższą chwilę z niezbyt mądrą miną spoglądał na trzymane w ręku dokumenty. Dopiero cichy śmiech sekretarki skłonił borodzicza do schowania ich z powrotem do aktówki. "Nowy szef dał ci kosza", nie bez ironii zauważyła dziewczyna. "Ale nie martw się, Stefan", dodała pocieszająco. "Taki jest życie". Pies z nim tańcował. Odburknął ze złością. Przed pożegnaniem z krzepikiem mógł mieć na niego jeszcze jednego haka, skoro jednak jaśnie pan nawet nie raczy zajrzeć do dokumentów. Trzeba było przyjść z nimi przed miesiącem. A zresztą sam słyszałeś, jak się wydzierał trzymam zakład, że ci faceci ze zjednoczenia nie uronili ani jednego słowa z ty rady naszego nowego naczelnego. Zostawmy to, zbagatelizował sprawę, Borodzicz, wiesz, mamy pomysł, zmienił temat. Może wypuścilibyśmy się gdzieś dziś wieczorem? Nie żartuj. Mówię całkiem serio. Przecież dobrze wiesz, niedługo wychodzę za. Winnickiego, a on jest to okropnie zazdrosny. Rysiek nie musi o niczym wiedzieć, a my zabawilibyśmy się jak dawniej. Wykluczone. Zosieńko, bez skrępowania objął sekretarkę i na poły żartobliwie cmoknął ją w policzek. Nie udawaj, to jesteś taka święta. Uspokój się, wariacie. Fuknęła ze złością. Jeszcze ktoś wejdzie. Niezrażony protestem chciał już ponownie pocałować Zdrojecką, kiedy, jak gdyby na potwierdzenie jej obaw, otworzyły się drzwi z korytarza. Spłoszony Borodisz puścił dziewczynę, zrykając niepewnie na stojącego w progu barczystego, dwudziestokilkuletniego mężczyznę w wytartych dżinsach i skórzanej kurtce. Winnicki zmełł w ustach jakieś przekleństwo i gniewnie zmarszczywszy brwi ruszył ku tamtemu, czołem, Rysiu, wymamrotał borodzicz niezbyt składnie. Co słychać? Przybyły z niepohamowaną furią, chwycił kierownika za klapy marynarki i potrząsnął nim jak zabawką. Tyle razy mówiłem, żebyś odwalił się od Zośki, syknął przez zaciśnięte zęby. Koniecznie chcesz, żebym ci w końcu ugnaty poprzetrącał? Ależ rysiek! Bo rodzic usiłował cofnąć się przed naporem Winnickiego. Co tobie? Przecież ja jej nawet palcem. Już ja wiem, co ty kombinujesz. Narzeczony. Zdrojecki bezceremonialnie popchnął kierownika w kierunku ściany. Zbyt dobrze cię poznałem, żebym się dał zrobić w konia. Dajcie spokój, wtrąciła się sekretarka. Nie macie już, gdzie urządzać awantur. Winnicki puścił bo rodzicza. Z tobą też powinienem porozmawiać poważnie. Warknął. Odwracając się z nią, wróżącą, nic dobrego miną do dziewczyny, obiecałem zapomnieć o twojej przeszłości, ale pamiętaj, że nie życzę sobie, żebyś zadawała się z byłym gachem. Jesteś przewrażliwiony. Tylko nie odwracaj kota ogonem. Kiedy przyuważyłem tego drania, jak popylał do sekretariatu, od razu mi zaświtano, czego tu szuka. Winnicki miał zamiar dorzucić jeszcze kilka cierpkich uwag pod adresem narzeczonej i Borodzicza, powstrzymało go jednak ciche pukanie. Chwilę później do sekretariatu wsunął się szczupły, blady mężczyzna w szarym, mocno zniszczonym swetrze i wygniecionych spodniach. Bardzo przepraszam, pani Zosiu, że zawracam głowę, zaczął nieśmiało. A właściwie, to może lepiej wpadnę jutro dodał, spostrzegłszy wzburzenie obecnych. Już pana puścili, bąknęła sekretarka, nietajonym zaskoczeniem. Owszem, i pomyślałem sobie, że warto byłoby wrócić tutaj do pracy. Rozmawiał pan z kadrową, panie Waltku? Podobno nie może mnie przyjąć bez decyzji pana dyrektora. Szef teraz zajęty, a zresztą od jutra będziemy mieli nowego to chyba nawet dla mnie lepiej, Cieciewicz uśmiechnął się nieporadnie. Gdyby chciała pani zapisać mnie na rozmowę. Oczywiście, panie Waltku, nie wiem tylko czy szef. Z głośnym trzaskiem otworzyły się drzwi gabinetu dyrektora naczelnego i stanął w nich wyraźnie już zniecierpliwiony Czubacki. Co jest z tą kawą, pani Zosiu rzucił ostro. Ile, u diabła, można czekać? Rozdział drugi Pospiesz się pan, panie Grudek, niewysoka, drobna, blisko siedemdziesięcioletnia sprzątaczka o pomarszczonej twarzy, ze sporym wiadrem, z którego wystawał kij od szczotki, energicznie ciągnęła za ręka w tęg jego mężczyznę w roboczym kombinezonie. Zaraś ósma, a męska toaleta nieposprzątana. Wielka mi rzecz. Grudek lekceważąca wzruszył ramionami, nawet nie spojrzawszy w stronę wiszącego w głębi korytarza zegara ściennego. Nikomu korona by ze łba nie spadła, gdyby poszedł za potrzebą piętro wyżej. Bójże się Pan Boga, sprzątaczka szczęknęła wiadrem ze szczerego oburzenia. Przecież tu obok siedzą wszystkie dyrektory. Co się Pani przejmujesz? Odparł ze stoickim spokojem. Dyrektory mają własny sracz, bo im podobno nie honor sadzać tyłki, a wspólnym sedesie. W końcu zawsze to władza. Aleś pani nie dzisiejsza, pani baroniowa. Grudek roześmiał się hałaśliwie, jaka tam z nich władza. Mój złociutki, proszącym gestem złożyła ręce. Otwórz mi tę toaletę, bo jeszcze powiedzą że nie chciało mu się sprzątać i umyślnie gdzieś klucz zapodziałam. Co ja mam z tą kobitą, ustąpił, sięgając z ciężkim westchnieniem postojącą na podłodze skrzynkę z narzędziami. Bóg mi świadkiem, że robię to tylko dla pani. A swoją drogą, nie powinno się tego sracza otwierać, dopóki nie wymienię rezerwuaru. Trzy dni temu przygotowałem sobie, co trzeba, i złożyłem w kąciku. Przedwczoraj przychodzę z drabiną, żeby zabrać się do roboty i co widzę, teatralnym gestem podniósł wolną rękę do góry. Jakaś cholera ukradła kolanko. I pomyślałby kto, że tu same inteligentne ludzie pracują. Na korytarzu pojawiło się kilku śpieszących do swych pokojów pracowników biura zakładów elektrotechnicznych. Grudek obrzucił ich niechętnym spojrzeniem i mruknąwszy coś jeszcze pod nosem, żył wolnym krokiem w kierunku widniejących przy końcu korytarza drzwi z charakterystyczną tabliczką. Zadowolona z takiego obrotu rzeczy sprzątaczka podreptała za nim skwapliwie. Chwilę później byli już na miejscu. Grudek sięgnął do skrzynki i wyciągnął z niej pokaźny pęk kluczy. Przez dobre kilka minut usiłował dopasować właściwy. Wreszcie zamek ustąpił. Grudek naciskał właśnie klamkę, kiedy za jego plecami zatrzymał się nieogolony, pryszczaty chłopak. Mógł mieć najwyżej coś koło dwudziestki, a ubrany był w brudne sztruksowe spodnie i rozdartą na łokciu ortalionową kurtkę. Jego wygląd świadczył wymownie, że chłopak stosunkowo niedawno musiał wypić sporą dawkę alkoholu. Co to, szefuniu, wybełkotał. Włamujemy się do kibelka. Że też panę wstydu nie ma, panie pregoła. Baroniowa potrząsnęła głową z niekłamanym zgorszeniem. Od samiutkiego rana w pijanym widzie. Wypił człowiek kropelkę i zaraz taki krzyk, odparł tamten surazą. Nie wiem, czy ta kropelka zmieściłaby się w półlitrówce, ironicznie zauważył grudek, gorzała na kilometr od pana zajeżdża. Lepiej uważaj pan, żeby kadrowiec albo któryś z dyrektorów pana nie przyuważył. Teraz to oni mi mogą naskoczyć, pregoła zgiął przed ramię w ordynarnym geście. Jeszcze bym im powiedział do słuchu. Sprzątaczka pogardliwie wzruszyła ramionami i otwarwszy drzwi ruszyła do toalety. Również i grudek najwyraźniej nie miał ochoty na dalszą dyskusję z pręgołą. Odwrócił się tyłem do chłopaka i, schowawszy klucze do skrzynki z narzędziarni, chciał odejść. Zaledwie jednak zdołał zrobić kilka kroków. Osadził go miejscu przeraźliwy krzyk baroniowej. Rozdział trzeci. Było już dobrze po godzinie ósmej, gdy porucznik Michał Mazurek dotarł wreszcie spóźniony do macierzystej komendy dzielnicowej M. O. Niemal biegiem minął korytarz i chwilę później znalazł się w swoim pokoju. Teraz już bez pośpiechu zdjął płaszcz. Otworzył szafę pancerną i, wyciągnąwszy z niej na chybił trafił akta jakiejś sprawy, niedbałym ruchem rzucił je na biurko. Z zadowoleniem zataił ręce. Wyglądało na to, że nikt nie zauważył jego przybycia. Siadając za stojącym przy oknie biurkiem skonstatował, że temperatura w pokoju nie różni się zbytnio od panującej na dworze. Odruchowo dotknął ręką kaloryfera. Był lodowaty, co pod koniec listopada nie mogło budzić wesołych refleksji. Oficer zmełł w ustach przekleństwo i po krótkim wahaniu sięgnął do kieszeni po papierosa. Wiedział wprawdzie, że to go nie rozgrzeje, ale nic sensowniejszego nie przyszło mu jakoś do głowy. Walczył właśnie z zapałkami które mimo energicznego pocierania od raska ani rusz nie chciały spełnić swej powinności, kiedy skrzypnęły drzwi i do pokoju wkroczył naczelnik Kłosiński. Jego mina nie wróżyła nic dobrego. Dobrze, Michał, że jesteś, zaczął bez żadnych wstępów. Trzeba zaraz pojechać do zakładów elektrotechnicznych. Włamanie, domyślił się Mazurek. Diabła tam, westchnął Major. Przed kwadransem sprzątaczka znalazła w toalecie zwłoki niejakiego Stefana Borodzicza, kierownika działu kontroli wewnętrznej. Zawał, czy też sprzykrzyła mu się egzystencja na naszym padole? Zobaczysz na miejscu: „Kłosiński najwyraźniej sam niewiele wiedział. Pozorski z ekipą techników i lekarz czekają w wozie. Nie pytając o nic więcej, porucznik sięgnął po płaszcz. Najbliższe godziny zapowiadały się pracowidzie. Niespełna dwa kwadranse później Mazurek w towarzystwie chorążego Pozorskiego, dwóch techników i lekarza przemierzał już korytarze biura zakładów elektrotechnicznych. Pod drzwiami męskiej toalety na pierwszym piętrze zebrał się spory tłumek podekscytowanych pracowników. Na widok przybyłych zebrani cofnęli się nieco, tak żeby ci mogli wejść do środka. Widna, przestronna toaleta miała ściany włożone do połowy wysokości białą glazurą. Porucznik obrzucił przelotnym spojrzeniem trzy kabiny, rząd umywalek i leżący w kącie, przygotowany prawdopodobnie do wymiany rezerwuar wraz z wystającymi spod niego rurkami. Zwłoki dostrzegł w głębi toalety, dokładnie naprzeciwko wejścia. Już z daleka można było zauważyć na włosach denata i podłodze z drobnej terakoty wyraźne plamy krwi. Pozorski wydał kilka poleceń technikom, po czym wraz z lekarzem pochylili się nad zwłokami. Chwilę później przy denacie przyklęknął również oficer. – Co o tym sądzicie? – zapytał, wskazując wymownie na pokrwawioną głowę Borodzicza. – Definitywnie będę mógł się wypowiedzieć dopiero po sekcji – zaznaczył lekarz. – Chociaż z drugiej strony przypadek nie jest chyba zbyt skomplikowany. Innymi słowy zabójstwo? Obrażenia sugerowałyby, że denat trzymał dwa silne ciosy w tył głowy. Użyto najprawdopodobniej jakiegoś tępego, dość wąskiego narzędzia. Ma przykład rurki, podpowiedział Mazurek. Niewykluczone, lekarz niemal odruchowo zerknął w kąt toalety, gdzie leżał rezerwuar i inne żelastwo. Na pierwszy rzut oka cała ta hydraulika nie wygląda zbyt podejrzanie, wtrącił się pozorski, ale kto wie? Nawet jeśli nic nie stwierdzimy na miejscu, trzeba będzie odesłać cały ten Majdan do naszego laboratorium, zadecydował porucznik. Zabójca mógł się przecież postarać o zatarcie śladów. A do pana mam jeszcze jedno pytanie ponownie zwrócił się do lekarza. Słucham. Kiedy nastąpił zgon? W przybliżeniu jakieś piętnaście, do siedemnastu godzin temu. To znaczy wczoraj około szesnastej? Z godzinną tolerancją w obie strony. Może po sekcji będę mógł stwierdzić to nieco dokładniej. Oficer zdawkowo podziękował lekarzowi i zostawiając go z pozorskim wyszedł z toalety. Czekający pod drzwiami tłumek pracowników zdążył się tymczasem znacznie przerzedzić, zadowolony z takiego obrotu rzeczy Mazurek miał już zamiar wziąć na spytki pierwszego z brzegu ze zgromadzonych, gdy jego wzrok padł na stojącą kilka metrów dalej baroniową. Kobieta opierała się ciężko o wystający z wiadra kij od szczotki i najwyraźniej musiała w dalszym ciągu pozostawać pod wrażeniem swego niedawnego odkrycia. Bora po raz pociągała żałośnie nosem. Porucznikowi przemknęła myśl, że właśnie od rozmowy ze sprzątaczką powinien rozpocząć przesłuchania. Nie wahając się dłużej podszedł do baroniowej. To pani znalazła denata zagadnął łagodnie. Jezusia Nazareński, kobieta na samo wspomnienie zasłoniła rękami twarz. Co też mnie podkusiło, żeby tam wchodzić. Takie nieszczęście. A jeszcze, nie daj Boże, będą teraz ciągać człowieka. Proszę się nie denerwować, rzucił uspokajająco. Zadam pani tylko kilka pytań i pokrzyku. Po co ja ciągnęłam grudka, żeby te diabelne drzwi otwierał? Powtórzyła z uporem. Kto inny znalazłby nieboszczyka i miałabym święty spokój. Toaleta była zamknięta. Co ja się wczoraj klucza naszukałam, sprzątaczka uspokoiła się nieco, skwapliwie przystępując do szczegółowej relacji. Tyle lat tkwił sobie spokojnie w zamku i nikomu nie przeszkadzał, aż tu go nagle diabeł ogonem nakrył. O której spostrzegła pani brak klucza? Gdzieś w pół do piątej, a może dopiero przed piątą. Wszyscy już wyszli z biura i tylko dyrektorzy jeszcze o czymś ze sobą radzili. Nie słyszała pani jakichś podejrzanych hałasów? Pewno, że słyszałam. Baroniowa konfidencjonalnie ściszyła głos, chwytając oficera za rękaw, aż się ściany trzęsły, kiedy pan Winnicki wykrzykiwał na pana Borodzicza w toalecie, Mazury komalnie podskoczył z wrażenia. W jakiej znowu toalecie zaprzeczyła gwałtownie. Awantura była w sekretariacie, nie wie pani. O co poszło? Jak zwykle o tę zdzirę zdrojecką, sprzątaczka wydała wargi, jak gdyby chciała splumnąć. Za przeproszeniem wstyd i obraza boska, żeby tak za chłopami latać. Mało jej było dyrektora Krzepika i pana Borodzicza, to jeszcze i tego młodego sobie przygadała. Długo Winnicki kłócił się z Borodziczem? Niedługo. Nie zdążyłam. Nawet przetrzeć szyby w gablocie naprzeciwko dyrektorskich gabinetów, kiedy do sekretariatu wszedł pan cieciowicz i tamci przestali krzyczeć. I co było dalej? Nic nie było. Wszyscy trzej zaraz gdzieś się wnieśli. Razem? Tego nie widziałam, odparła ze szczerym żalem. Akurat skończył mi się denaturat i musiałam poszukać nowej butelki w składziku. I wszystko to miało miejsce koło siedemnastej, kiedy toaleta była już zamknięta. Co też pan, panie poruczniku, stanowczo potrząsnęła głową Draka w sekretariacie był dobre półtorej godziny wcześniej. Oficer obejrzał się przez ramię. Pod toaletą nie było nikogo, a ostatni spośród zebranych tam jeszcze przed chwilą pracowników zamykali właśnie za sobą drzwi od swoich pokojów. Widać perspektywa przesłuchania przez funkcjonariusza nie wydała się im zbyt zachęcająca. Bez specjalnego pośpiechu ruszył w stronę sekretariatu. Miał zamiar zamienić kilka słów ze Zdrojecką, ale ta na widok Mazurka poderwała się z biurka jak na sprężynie. Dyrektor Czubacki czeka na pana, powitała porucznika z niezbyt udolnie maskowaną nutką obawy, czy też raczej niechęci w głosie. Proszę, może pan pozwoli do gabinetu? Oficer nie oponował. Tak czy inaczej musiał dzisiaj odbyć rozmowę z dyrektorem zakładów, a do sekretarki mógł przecież zajrzeć i później. Gabinet był widny, obszerny i elegancko urządzony. Ściany, podobnie jak w sekretariacie, pokrywała bukowa boazeria, na podłodze leżał drogi, importowany dywan. A nad biurkiem wisiała duża reprodukcja jakiegoś obrazu hełmońskiego w szerokich zdobionych ramach. Czubacki wstał na powitanie Mazurka z za ciężkiego, stylowego biurka, wskazując przybyłemu jeden z obitych skorą foteli przystojącym pod ścianą, nieopodal sięgającej sufitu palmy, stoliku. Trudno sobie wyobrazić gorszy początek. Zaczął ponuro Usiadłszy naprzeciwko porucznika, jeszcze nie zdążyłem się przyzwyczaić, że jestem dyrektorem naczelnym. A tu taka historia. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem szybko odnajdziemy zabójcę. Wspólnym wysiłkiem? Czubaci i sceptycznie potrząsnął głową. Przecież ja jestem inżynierem i nie znam się na kryminalistyce, ale z pewnością może pan wiele powiedzieć o Borodziczu. A to bardzo by mi ułatwiło zadanie. Muszę pana rozczarować. Dyrektor rozłożył ręce bezradnym gestem. Zmarły, jako kierownik komórki kontroli wewnętrznej, podlegał bezpośrednio koledze krzepikowi. Ja miałem z nim do czynienia jedynie od przypadku do przypadku. Niemniej chyba zdołał pan sobie wyrobić opinię na jego lemat, nie dawał za wybraną oficer. Pracownikiem był zdyscyplinowanym. Sumiennie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Miał wrogów? A któż ich nie ma? Zwłaszcza na takim stanowisku. Komu przykładowo mogło zależeć na śmierci Borodzicza? Zbyt wiele pan ode mnie wymaga. Czubacki sięgnął do kieszeni popaczkę paczkę Hesterfieldów. Widzi pan, co innego pracownicza animozjo, a co innego nienawiść, która mogłaby skłonić kogoś do zbrodni. W ciągu ostatnich kilku lat borodzicz ujawnił wiele uchybień, czy wręcz nadużyć. Niejednego pracownika musieliśmy w związku z tym mu karać, kiedyś do akcji. Wkroczył nawet aparat ścigania, to jednak przecież nie powód do zabójstwa. Dyrektor zachęcającym gestem podsunął papierosy funkcjonariuszowi. Mazurek przyjął poczęstunek bez ociągania i obaj zapalili. Porucznik kilka razy zaciągnął się dymem. Informacje uzyskane dotychczas od Czubackiego nie były zbyt konkretne, postanowił więc spróbować z innej beczki, z kim się Borodzicz przyjaźnił. Zapytał niby mimochodem, kto, państwa zdaniem, mógłby mi powiedzieć coś więcej na jego temat. Czy ja wiem, dyrektor z wyraźnym zakłopotaniem potarł czoło. Swojego czasu sympatyzował z panną Zosią, to jest z koleżanką Zdrojecką, poprawił się szybko. Tylko że od dobrych kilku miesięcy ucichły wszelkie plotki na ten temat. Słyszałem, że pańska sekretarka cieszy się niemałym powodzeniem. Niebawem wychodzi nawet za mąż. Za pana winnickiego? Już zdążył się pan dowiedzieć, zauważył czubacki z odrobiną uznania. Dotarło też do mnie coś niecoś o nieporozumieniach między tym młodym człowiekiem a borodziczem podejrzewa pan naszego bychapowca? Ależ to absurd, żachnął się dyrektor. Kolega Winnicki faktycznie ma dość gwałtowne usposobienie, nie myśli pan chyba jednak. Na razie za wcześnie jeszcze na precyzowanie podejrzeń oficer zbagatelizował sprawę. Najpierw muszę dowiedzieć się czegoś więcej o Denacie i stosunkach, jakie łączyły go z innymi pracownikami, w takim razie niech pan zajrzy do koleżanki Jordzickiej. Wprawdzie nie zawsze można polegać na jej sądach, ale z drugiej strony przez ostatnie pół roku dzieliła pokój z borodziczem. Chyba skorzystam z pańskiej rady, Mazurek uznał, że dalsze przeciąganie rozmowy nie miałoby już sensu i wstając z fotela wyciągnął rękę na pożegnanie. Przy okazji pozwolę sobie zajrzeć do biurka Denata. Nie widzę przeszkód. Aha, byłbym zapomniał o jeszcze jednym, niezbyt dyskretnym pytaniu. Tak? Czy wczoraj, pod koniec rzędowania, korzystał pan z toalety? Owszem, w oczach Czubackiego pojawił się jak gdyby cień rozbawienia. Tylko, że nie z tej. W której znaleziono dzisiaj zwłoki Borodzicza, dodał prawie natychmiast: Na naszym piętrze jest jeszcze jedna. Niespełna dziesięć minut później porucznik przekraczał progi niewielkiego, nieco ciemnego pokoju na drugim piętrze biura zakładów, po eleganckim, dyrektorskim gabinecie. Poniszczenie zajmowane do niedawna przez kierownika kontroli wewnętrznej zrobiło na przybyłym dość żałosne wrażenie. Ściany pokrywała uszcząca się farba bliżej nieokreślonego koloru, a odrapana szafarza żaluzjowa. Zdezelowany wieszak na ubranie i krzesła pamiętały chyba jeszcze lata pięćdziesiąte. Dwa wielkie i równie stare biurka zajmowały blisko polowe powierzchni pokoju. Siedząca przy jednym z nich przeszło czterdziestoletnia, gładko uczesana kobieta w niemodnym, szarym kostiumie słuchała z widocznym zainteresowaniem drobnego, Niedbale ubranego mężczyzny o czerwonej twarzy i wydatnym, posiniałym na czubku nosie. Mężczyzna urwał w pół zdania, spoglądając z nietajoną niechęcią na oficera. Mazurek udał jednak, że tego nie dostrzega i zwrócił się bezpośrednio do kobiety. Pani Rdzicka raczej stwierdził, niż zapytał. Chciałem zamienić z panią kilka słów na temat pani tragicznie zmarłego kolegi. To ja już chyba pójdę! Mężczyzna ociężale podniósł się z krzesła. A może, korzystając z okazji, również od pana dowiedziałbym się czegoś o denacie? Niemal odruchowo powstrzymał go porucznik, kiedy myśmy się prawie wcale nie stykali. Ależ, panie Edku, żywo wtrąciła się redzicka. Przecież dopiero co rodzic robił u pana kontrolę. To jest pan Marecki, kierownik naszego magazynu, przedstawiła oficerek mężczyznę. Wielka mi kontrola. Marecki lekceważą, co wzruszył ramionami. Najpierw odbyła się inwentaryzacja, a później Borodzicz pogrzebał trochę w fakturach, pezetkach i innych szpargałach. Prawdę powiedziawszy, nie było co kontrolować, dodał z rozbrajającą szczerością. Od półtora roku tok cała produkcja, jak i zaopatrze, nie tylko formalnie przechodzi przez magazyn. Części od kooperantów prosto z ciężarówek trafiają do montażu, a o wszystko, co tylko zejdzie z taśmy, biją się czekający w kolejce handlowcy. Czyżby pilnował pan gołych ścian? Jeśli nie liczyć zwróconych nam w ramach reklamacji bubli, innymi słowy, Borodzicz kontrolował pański magazyn bardziej dla sportu niż z rzeczywistej potrzeby, nie da się ukryć. To była jego własna inicjatywa? Raczej pomysł któregoś z dyrektorów omawiał później z panem wyniki kontroli? Żartuje pan, żachnął się magazynier. Nie było co omawiać. Napisał protokół. Ja podpisałem i pokrzyku Czy któreś z państwa stykało się z borodziczem na płaszczyźnie prywatnej? Zmienił temat oficer. Tak, poprawdzie. To do zbyt towarzyskich on nie należał, odparła radzicka z lekkim przekąsem. Poza panią Zdrojecką nie utrzymywał z nikim bliższych stosunków. Komu jak komu, ale koleżance z pokoju zwierzał się chyba ze swoich kłopotów. Jakie kłopoty może mieć kawaler z własnościowym mieszkaniem i dużym wiatem? Dobra sytuacja materialna to nie wszystko. Co ma pan na myśli? Z panią Zdrojecką coś jednak bo rodziczowi nie wychodziło. Brzydko obmawiać bliźnich, zwłaszcza pod ich nieobecność, rdzicka konfidencjonalnie zniżyła glosale z jejmość panny sekretarki, jest lepszy numer. Polowa panów z naszego przedsiębiorstwa smaliła do niej cholewki. Swojego czasu zainteresował się nią nawet dyrektor Krzepik, choć nie jest już pierwszej młodości i niebawem zostanie dziadkiem. Co winna dziewczyna, że natura nie poskąpiła jej urody, wtrącił się Marecki. A swoją drogą przyzna pani, że przyszłego męża nie najlepiej sobie wybrała. Słyszałam, że ten winnicki topijak i chuligan przytaknęła rdzicka gorliwie, podobno kiedyś nawet uderzył pana Borodzicza. Sam byłem świadkiem, jak w zeszłym tygodniu odgrażał się, że pobije każdego. Kto spróbowałby, choć dotknąć pani Zosi, podchwycił magazynier. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby to właśnie on. Przerwał nagle w pół zdania, przypomniawszy, widać sobie, że słucha go nie tylko rodzicka, ale i funkcjonariusz milicji. Naprawdę tak pan uważa? Porucznik popatrzył badawczo na Mareckiego. No nie. Pan mnie chyba źle zrozumiał wycofał się kierownik magazynu. Właściwie to nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Czy Borodzić często popadał w konflikty z innymi pracownikami? Nie wydaje mi się. Przynajmniej nic o tym nie słyszałem. A pani zdaniem? Pan Stefan miał wyjątkowo ugodowe usposobienie. Odparła bez namysłu Rydzicka. Każdego cierpliwe wysłuchał. Prawie nigdy nie podnosił głosu, że też właśnie jego musiało spotkać takie nieszczęście. No cóż, chyba trzeba będzie porozmawiać z tym winnickim, mruknął oficer, ni to do siebie, ni do swych rozmówców. Może on powie mi coś ciekawego, spróbuję go poszukać, skwapliwie zadeklarował się Marecki. Rano siedział u siebie w pokoju, ale teraz pewno poleciał gdzieś na zakład. Jeśli pan taki uprzejmy. Kierownik magazynu wstał i bez wahania ruszył w kierunku drzwi. Rdzicka uczyniła gest, jak gdyby miała zamiar pójść w jego ślady. Mazurek zatrzymał ją jednak na miejscu, chciałbym zajrzeć do biurka pana Borodzicza, byłbym wdzięczny. Gdyby pani została, zaraz, damy panu kluczyki. Podeszła do szafy i wspiąwszy się na palce pomacała ręką po jej wierzchu. Musiała dobrze wiedzieć, gdzie szukać, bo moment później wręczyła porucznikowi dwa zwykłe, zawieszone na drucianym kółeczku klucze. Jak widzę, kierownik komórki kontroli wewnętrznej nie dbał zbytnio o zabezpieczenie swoich papierów. Oficer nie mógł się jakoś powstrzymać od uszczypliwej uwagi. W tej sytuacji wyniki kontroli dla nikogo nie stanowiły pewno tajemnicy. Niech mi pan pokaże zakład, gdzie jest inaczej. Słowa Mazurka najwyraźniej nie zrobiły na Redzickiej większego wrażenia. Komu by się zresztą chciało grzebać w tych szpargałach? Porucznik odburknął coś pod nosem z nietajoną dezaprobatą, uznawszy jednak, że wdawanie się z nią w dyskusję nie miałoby większego sensu. Bez dalszych uwag otworzył pierwszą z brzegu szufladę biurka Borodzicza. W środku prócz kilkuteczek z dokumentami, z dezaktualizowanego kalendarza i dwóch brulionów z notatka mi walały się jedynie połamane ołówki. Oficer zaczął właśnie wykładać wszystko na blat biurka, kiedy skrzypnęły drzwi i do pokoju wkroczył niewysoki, pięćdziesięciokilkuletni mężczyzna o zniszczonej twarzy i rzadkich, siwych włosach. Czy przepisała już pani na czysto protokół z ostatniej narady, zapylał niskim, nieco ochrypłym głosem. Pragnąłbym go zobaczyć, nim trafi do Czubackiego, zostały mi jeszcze trzy albo cztery strony, wyznała Rydzicka ze skruchą. Kiedy usłyszałam wczoraj o szykujących się w naszym przedsiębiorstwie zmianach, na wszelki wypadek zabrałam notatki do domu dorzuciła jak gdyby na swoje usprawiedliwienie. Pan dyrektor życzył sobie, by protokół był gotów w przyszłym tygodniu, pomyślałam więc. Dobrze pani zrobiła pochwalił. Takich rzeczy lepiej nie trzymać teraz w biurku. A pan pewno z milicji domyślił się, spoglądając na Mazurka. Kolega Czubacki wspomniał mi o prowadzonym śledztwie. Mazurek skwapliwie przedstawił się porucznik. Korzystając z okazji, czy zechciałby mi pan poświęcić kilka minut? Jeśli uważa pan to za konieczne. Dyrektor z nieukrywanym wyrazem znudzenia na twarzy usiadł naprzeciwko oficera. Może zaparzyć panom kawy, poderwała się rodzicka. Pan lubi mocna, prawda, panie dyrektorze? Nie czekając na odpowiedź, wybiegła z pokoju. Mężczyźni zostali sami, porucznik miał właśnie zamiar zadać na początek jakieś mało znaczące pytanie, ale jako pierwszy odezwał się krzepik. Zdołał pan już coś ustalić, rzucił zdawkowo. Prawdę powiedziawszy niewiele, skrzywił się Mazurek. Moi dotychczasowi rozmówcy dość słabo znali Denata. Wcale mnie to nie dziwi. Bo rodzic nie dbało o nawiązywanie bliższych stosunków z pracownikami naszego przedsiębiorstwa. Z wyjątkiem pani Zdrojeckiej. W pewnym sensie, choć i tu plotki znacznie ubarwiły rzeczywistość. Po twarzy dyrektora przemknął ledwo widoczny cień. Niewiele znaczący romans biurowy urósł do rangi sensacji. Bo Borodzicz podlegał bezpośrednio panu? Zgadza się. Czy w ostatnich latach ujawnił jakieś poważniejsze nadużycie? Nie przypominam sobie. Chociaż... Zaraz. Krzepik z rozmachem stuknął się w czoło. Ależ tak. Panu może się to wprawdzie wydać drobną sprawą, ale w odczuciu pracowników naszego przedsiębiorstwa wyrok dwóch lat więzienia dla jednego z nich był niemal szokiem. Bo rodzic przyczynił się do wysłania kogoś za kratki? Chwileczkę. Jak się nazywał ten niefortunny amator społecznego grosza, dyrektor zmarszczył brwi, usiłując przypomnieć sobie nazwisko. Już wiem, uśmiechnął się z widoczną satysfakcją. Waldemar Cieciewicz. Co to za jeden zaopatrzeniowiec Co miał na sumieniu? Pan zapewne zdaje sobie sprawę, że wytwarzany u nas sprzęt elektrotechniczny bywa łakomym kąskiem dla ludzi niegrzeszących uczciwością. Również części i podzespoły przysyłano nam przez kooperanta W, są mile widziane na czarnym rynku. Pan Cieciewicz nawiązał kontakt z prywatiarzem trudniącym się naprawą i konserwacją a pantery nagłaśniającej, a resztę nie trudno sobie dośpiewać. Traf chciał, że zanim rozkręcili interes, sprawa się wydała. Od i wszystko. Nadużycia ujawnił borodicz właśnie. Jak zareagował zaopatrzeniowiec? Natychmiast przyznał się do wszystkiego, był załamany, obiecywał, że zwróci należność za skradzione materiały. Ogromnie go żałowaliśmy. Sprawy jednak nie dało się załatwić we własnym zakresie. Kierownik kontroli wewnętrznej uparł się, żeby zawiadomić milicję. Nie musiał się wcale upierać. Słowa krzepika zabrzmiały bezbarwnie i sloganowo niczym podczas okolicznościowego przemówienia. Dyrekcja w porozumieniu z Radą Zakładową i Egzekutywą Organizacji Partyjnej. Myśli pan, że Cieciewicz mógłby próbować zemścić? Mazurek przerwał bezceremonialnie dyrektorowi, tego bym nie powiedział. Zresztą, o ile wiem, nasz były zaopatrzeniowiec nie wyszedł jeszcze z więzienia. Porucznik przypomniał sobie słowa baroniowej, nim jednak zdążył powtórzyć je Krzepikowi. Otworzyły się drzwi. Do pokoju wracała właśnie Rydzicka z trzema filiżankami kawy i cukierniczką na niewielkiej, eleganckiej tacy. Filiżanki musiałam pożyczyć, od Zdrojeckiej, poinformowała, stawiając kawę na biurku. Druga sama przyniosłaby panu dyrektorowi, ale ona nawet nie raczyła ruszyć się z sekretariatu, dorzuciła z nietajonym oburzeniem. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, zauważył Karzepik sentencjonalnie, choć nie bez żalu. Przez pięć lat kierowałem tym przedsiębiorstwem, a teraz wielu pracowników woli mnie nie znać. Ja zawsze byłam szczerze oddana panu dyrektorowi. Może w przyszłości nadarzy się jeszcze okazja, żeby to docenić. Oby. Słyszałem, że ostatnio Borodzicz kontrolował magazyn pana Marckiego, Mazurek wrócił do zasadniczego tematu. Czy w magazynie zostały ujawnione jakieś nieprawidłowości? Ależ skąd? To była tylko strata czasu. W takim razie dlaczego zarządził pan kontrolę? Została przewidziana w rocznym harmonogramie, a zjednoczenie nie wyraziło zgody, by z niej zrezygnować. Wyjaśnił znudzonym głosem krzepik. Zgodnie z moimi przewidywaniami w magazynie wszystko było w najlepszym porządku. Niestety, kiedy mówiłem o tym przed miesiącem, nikt mnie nie raczył słuchać. W dodatku nie dalej jak wczoraj przedstawiciele zjednoczenia wytknęli mi, że o kilka dni skróciłem Borodziczowi termin. Dyrektor urwał i sięgnąwszy po filiżankę, wypił łapczywie kilka łyków niesłodzonej kawy. Mazurek chciał poczęstować go papierosem, ale krzepik pokręcił przecząco głową. Może mój następca będzie miał więcej szczęścia i nasi zwierzchnicy zrezygnują choć w części ze swych bzdurnych pomysłów, mruknął z nieukrywaną goryczą. Tylko, że to już pewno pana nie interesuje, tak czy inaczej trochę mi pan pomógł, bez specjalnego przekonania, raczej przez grzeczność. Bąknął Mazurek. Dziękuję za informację. Miło słyszeć, że jednak komuś na coś się jeszcze przydałem. Dyrektor wstał, nie kończąc kawy. Życzę panu szybkiego wyjaśnienia sprawy. Mimo ostatnich słów w Krzepika widać było, że zabójstwo oborodzica obchodzi go znacznie mniej niż utrata stanowiska. Burknął jeszcze coś pod nosem i bez pożegnania ruszył do wyjścia. Niezatrzymywany przez porucznika opuszczał właśnie pokój. Kiedy na korytarzu zadudniły kroki wracającego Mareckiego. Magazynier skłonił się sztywno dyrektorowi i bez słowa minął go w progu. Najwyraźniej nie dbał już o względy ustępującego zwierzchnika. I co z tym Winnickim? Zainteresowała się Rydzicka, spoglądając pytająco na przybyłego. Miał go pan przecież przyprowadzić? Kamień w wodę. Marecki bezradnie rozłożył ręce. Podobno zaraz Z. Samego rana wyszedł coś załatwić i od tej pory nikt go nie widział ani w biurze, ani w zakładzie. Widać ma nieczyste sumienie, zauważyła nie bez złośliwej satysfakcji. Woli unikać spotkania z milicją. Jakąś go znajdziemy, zbagatelizował sprawę Mazurek. Zapytani w kadrach o adres behapowca i pokrzyku. Wynajmuje pokój u jednej emerytki na Krasińskiego. Przy Koźmiana, spiesznie poinformowała Radzicka. O ile się nie mylę, w drugiej klatce na pierwszym piętrze, jest pani nieoceniona. A gdyby go pan tam nie znalazł, radzę zajrzeć do pani Zdrojeckiej, na Promyka. Domek należy wprawdzie do jej wujka, czy stryjka, ale stary kawaler na emeryturze prawie stale przesiaduje w jakiejś leśniczówce. A pannica może spraszać do siebie, kogo tylko zechce. Z nią też powinienem porozmawiać. W biurze już pan niestety nie zdąży, wtrącił Marecki. Zaraz kończymy urzędowanie, a ją spotkałem przed chwilą w palcie na korytarzu. Jak ten czas leci, westchnął Mazurek, odruchowo zerkając na zegarek. Nie myślałem, że jest aż tak późno. Na dokładkę nie zdążyłem jeszcze przejrzeć szpargałów borodzicza. Nie może pan odłożyć tego do jutra? Raczej nie. Szczerze współczuję, magazynier wyciągnął rękę na pożegnanie, dając do zrozumienia, że nie zamierza towarzyszyć porucznikowi. Zresztą wątpię, by znalazł pan coś ciekawego. Ano, zobaczymy. Rozdział czwarty Było już dobrze ciemno, kiedy Mazurek wysiadł z tramwaju przy placu Komuny Paryskiej. Chwilę później szedł spiesznie ulicą Krasińskiego w kierunku Wisłostrady. Przeszukanie biurka Borodzicza nie dało niestety żadnych rezultatów i teraz porucznik pragnął nadrobić stracony czas. Prawdę powiedziawszy liczył w duchu, że rozmowa z Winnickim zdecydowanie posunie śledztwo naprzód. Odnalezienie solidnie wyglądającego, najprawdopodobniej jeszcze przedwojennego bloku nie sprawiło mu trudności. Wdrapał się stromymi schodami na pierwsze piętro i bez wahania zapukał do drzwi opatrzonych mosiężną, wypolerowaną do połysku tabliczką. Po kilku sekundach otworzyła mu niewysoka, osiemdziesięcioletnia chyba staruszka w długiej, staromodnej sukni z brązowej, wypłowiałej gdzie niegdzie wełny. Pani Tobilewska upewnił się, Wskazując znacząco wygrawerowane na tabliczce nazwisko. Owszem, przytaknęła z godnością, choć w jej głosie można było wyczuć odrobinę zdziwienia. Pan na pewno do mnie? Raczej do pana Winnickiego. W takim razie ma pan pecha. Czyżbym go nie zastał? Wyszedł z domu godzinę temu i Bóg mi świadkiem, że nie wiem, kiedy wróci. Szkoda, westchnął mazurek. Będę musiał przyjść innym razem. A o co właściwie chodzi, nieoczekiwana wizyta porucznika najwyraźniej zaintrygowała staruszkę. Może coś przekazać panu Winnickiemu? W miejscu pracy pani lokatora doszło do poważnego wypadku, oględnie wyjaśnił oficer. Prowadzę śledztwo w tej sprawie i muszę porozmawiać z każdym z pracowników. Wypadek, zrozumiała wreszcie powód wizyty funkcjonariusza. Więc to dlatego pan Winnicki był wczoraj taki zdenerwowany. Proszę, proszę, otworzyła szerzej drzwi, wpuszczając Mazurka do mieszkania. Niech pan wejdzie. Nie będziemy przecież stali na klatce schodowej. Porucznik skwapliwie skorzystał z zaproszenia, zostawił płaszcz w ciemnym przedpokoju i moment później znalazł się wraz z Tobilewską w przestronnej, utrzymanej w pedantycznej, wprost czystości kuchni. Pan Winnicki nie mówił pani, co się stało, zagadnął, wracając do tematu. Nawet słowem nie wspomniał o żadnym wypadku. Wyglądało raczej, że ktoś mu sprawił dużą przykrość. Jest pani pewna? Czy ja wiem? Zawahała się staruszka. Pan Winnicki przyszedł na niezłym rauszu i mówiąc szczerze nie zwracałam uwagi na jego gadanie, zresztą było już po dziesiątej i chciałam położyć się wreszcie do łóżka. A na jakiej podstawie wywnioskowała pani, że miał z kimś zatarg? Okropnie pomstował na jakiegoś pana Stefana. Może bo rodzicza, podpowiedział oficer. Nie powiem panu, rozłożyła ręce bezradnym gestem. Nie pamiętam. I co było dalej? Pan Winnicki zamknął się w swoim pokoju i przez bitą godzinę hałasował, że oka zmrużyć nie mogłam. W końcu zapukałam, żeby się uciszył. Poskutkowało? W pewnym sensie. To znaczy? Chwycił płaszcz, trzasnął drzwiami i tyle go widziałam. Wrócił dopiero nad tanem. Przeprosił panią za swoje nocne ekscesy. Młody, więc i pstroma jeszcze w głowie, zbagatelizowała sprawę Tobilewska. Choć ogólnie, to dobry z niego chłopak. Śmiecie mi zawsze wniesie. Przed zeszłymi świętami Bożego Narodzenia dywan wytrzepał. A często zdarzały mu się wyskoki takie, jak wczoraj? Nic podobnego, zaprzeczyła stanowczo. Przecież nie wynajmowałabym mu wtedy pokoju. Czy mam rozumieć, że dzisiaj zachowywał się już w sposób bardziej zrównoważony? Po powrocie z pracy był nawet w humorze. A o jakimś to wypadku wspomniał pan przed chwilą przypomniała sobie niedawne słowa mazurka. Co się właściwie stało? Nie żyje jeden ze znajomych pana Winnickiego odparł porucznik wymijająco. No, ale na mnie już czas. Na pożegnanie, szarmancko, cmoknął staruszkę w rękę i, nie czekając na dalsze pytania w sprawie rzekomego wypadku, ruszył spiesznie do wyjścia. Zajrzę tu jutro. Może będę miał więcej szczęścia i zastanę pana Winnickiego. Na ulicy poczuł głód. Od śniadania poza skromną kanapką nie miał nic w ustach, a miała właśnie dwudziesta. Chciał zajrzeć do pobliskiego baru. Dobiegające stamtąd pijackie okrzyki skutecznie odwiodły go jednak od tego zamiaru. Przez moment wahał się, czy przed powrotem do domu złożyć jeszcze wizytę zdrojeckiej. Był już niemal zdecydowany odłożyć tę rozmowę do jutra, kiedy przypomniał sobie, że żona ma dzisiaj dyżur w szpitalu. Tak więc nie tylko o spóźnionym obiedzie, ale nawet o czekającej ma niego kolacji mógł tylko pomarzyć. Wolnym krokiem ruszył w kierunku ulicy Promyka. Z jednej strony ciągnęły się wzdłuż niej ogródki działkowe, z drugiej niewysokie, przeważnie jeszcze przedwojenne domki. Ten należący do krewnego zdrojeckiej nie robił zbyt imponującego wrażenia. Pobijany tynk, urwana rynna i łaty na pokrytym dachówką dachu świadczyły wymownie, że właściciel nie dba zbytnio o swą siedzibę. W oknach było ciemno. Mimo to milicjant podszedł do drzwi i nie widząc nigdzie przycisku dzwonka energicznie zapukał. Niemal w tym samym momencie dobiegł go ze środka jakiś trudny do zidentyfikowania odgłos. Mazurek zamarł w bezruchu, nasłuchując uważnie, ale hałas się nie powtórzył. Co więcej, panująca za drzwiami cisza zdawała się świadczyć, że w domku nie ma nikogo. Na wszelki wypadek porucznik zdecydował ponowić pukanie, i tym razem nikt nie zareagował, jednakie je usłyszany przed chwilą odgłos dalej nie dawał oficerowi pokoju. Odczekawszy jeszcze dobrą minutę, Mazurek zrozumiał, że bezmyślne wystawanie pod drzwiami nie ma żadnego sensu. Bez pośpiechu wrócił na chodnik i, jak gdyby nigdy, nie pomaszerował w kierunku najbliższej przecznicy. Mijając sąsiedni domek, zauważył, że prowadząca do ogródka furtka jest otwarta. Zdecydował się błyskawicznie. Bez namysłu skręcił i zatrzymał się za niezbyt grubym filarem podtrzymującym daszek nad wejściem. Nie był to najlepszy punkt obserwacyjny, ale chwilowo porucznik nie miał wyboru. Przez kolejny kwadrans nic się nie działo. Oficer zaczynał już nabierać pewności. Że ma zbyt bujną wyobraźnię, kiedy nagle skrzypnęły drzwi od domku krewnego Zdrojeckiej i na ulicę wysunął się jakiś wysoki mężczyzna z porządnie wypchaną torba podróżną. Wyjeżdża pan z Warszawy, panie Winnicki? powiedział do siebie funkcjonariusz. Już ja ci, braciszku, pokażę. Bez zastanowienia ruszył biegiem w stronę mężczyzny. Miał nadzieję, że dopadnie po w kilku susach. Tamten jednak, słysząc ciężkie kroki, mazurka również wyciągnął nogi. Porucznik jeszcze przyspieszył i w ciągu kilkunastu sekund dzielący ich dystans stopniał do paru kroków. Pewny swego wyciągał już rękę, by pochwycić uciekiniera za ramię, kiedy ten odwrócił się niespodziewanie i cisnął torbą w oficera. Mazurek zrobił unik, ale spóźnił się o ułamek sekundy i ciężki pakunek zbił go z nóg. Padając boleśnie stłukł łokieć, co jednak tylko rozsierdziło porucznika. Poderwał się schodnika i niczym burza ruszył za uciekającym mężczyzną. Tymczasem tamten zdołał już pokonać całą szerokość ulicy i przesadzał właśnie plotci ziewał ją od ogródków działkowych. Oficer dopadł ogrodzenia i przeskoczywszy je co sił w nogach pobiegł wąska alejka. Dystans między nim a ściganym znowu zaczął się zmniejszać. Ale tamten najwyraźniej nawet nie myślał o kapitulacji. Nagle jednym susem pokonał kolejny, tym razem znacznie niższy płotek i ruszył na przełaj przez działki. Mazurek poszedł w jego ślady. Będąc jednak po drugiej stronie ogrodzenia zaczepił o coś czubkiem buta. Odruchowo przytrzymał się ręką rosnącego tuż obok drzewa, ale było ono zbyt słabe, by uchronić go od upadku. Rozległ się cichy trzask i porucznik krunął jak długi na świeże, skopaną grządkę. Zaklął na całe gardło, wypluwając sust ziemię. Przez jego upadek uciekinier znowu mógł uzyskać kilka lub nawet kilkanaście metrów, co na terenie działek porośniętych najrozmaitszymi krzew po ciemku nie było przecież bez znaczenia. Oficer dźwignął się na nogi. Nigdzie nie dostrzegł ściganego przed chwilą mężczyzny, zaczął więc nasłuchiwać. O dziwo, dookoła panowała kompletna cisza. Musi gdzieś być w pobliżu, pomyślał. Ale gdzie on się? U diabłu, schował. Na sąsiedniej działce słał maleńki drewniany domek, żywo przypominający bazarową budkę. Mazurek sięgnął do kabury po pistolet i ostrożnie ruszył w tamtym kierunku. Przy okiennicy i drzwiach prowadzących do domku widniały solidne kłódki, nikt więc nie mógł dostać się niepostrzeżenie do środka. Za to kilka metrów dalej, przy płocie, porucznik zauważył coś w rodzaju krytej skrzyni na narzędzia. Podszedł bliżej i ostentacyjnie zarepetował broń. Wyłaś, huknął na całe gardło. Wyłaś, bo pożałujesz. Za skrzynią coś się jak gdyby poruszyło. Oficer zrobił jeszcze dwa kroki i wycelował pistolet. Ile mam czekać, rzucił groźnie. Chcesz, żebym ci inaczej stamtąd wykurzył? Co też pan, panie władzo, z zaskrzyni dobiegł błagalny, pełen przerażenia głos. Przecież ja tylko tak nie wiedziałem, kto za mną leci, więc przyłożyłem panu tą torbę. Wyłaś ale pan mi nic nie zrobi? Pospiesz się, do cholery. Za skrzynią coś zachrzęściło i chwilę później wyłonił się za niej skurczony ze strachu mężczyzna. Na chwiejnych nogach pokonał połowę dzielącej go od mazurka odległości i przystając przed funkcjonariuszem złożył ręce w błagalnym geście. Pan mi nic nie zrobi, prawda, panie władzo, powtórzył dzwoniąc zębami. Ja nie wiedziałem, że to pan. Nie udawaj, że nie zdawałeś sobie sprawy, dlaczego cię gonie, wargnął porucznik. Przyjdzie ci teraz odpokutować za swoje grzeszki. Za głupie włamanie sąd mi chyba krzywdy nie zrobi, powiedział zatrzymany, spoglądając z wyraźną ulgą na chowającego broń do kabury oficera. A te torby to mi pan daruje, panie władzo? Odbiło mi. Nie wiedziałem. Nie miel tyle ozorem, niecierpliwie przerwał oficer. Ze wszystkiego wytłumaczysz się w komendzie. A teraz idziemy. Włamywacz bez słowa ruszył z powrotem tą samą drogą, którą uciekał kilka minut wcześniej. Idący za nim mazurek z trudem powstrzymywał się, żeby nie bluznąć jakimś przekleństwem. Był na siebie wściekły. Że uwierzył w możliwość błyskawicznego i efektownego zakończenia śledztwa. Oto zamiast rzekomo ukrywającego się przed milicją Winnickiego przyłapał w willi krewnego Zdrojeckiej przypadkowego złodzieja. Nocny pościg po ogródkach działkowych dal znacznie mizerniejsze rezultaty od spodziewanych. Na ulicy siał radiowóz. Tęgi kapral ze znudzoną miną przeglądał zawartość leżącej na brzegu chodnika torby, a wysoki sierżant wypytywał o coś młodą kobietę tę towarzyszącego jej mężczyznę. Spostrzegłszy porucznika skwapliwie ruszył mu naprzeciw. Czołem, Michał, radośnie, choć nie bez zdziwienia powitał kolegę. Skąd się tu wziąłeś? I kogo tam taszczysz, ulicha? Włamywacza, sarkastycznie odburknął oficer. Właśnie wychodził z chałupy po robocie. Kiedy go przyuważyłem z fantami, wskazał wymownie na torbę. Jak widzisz, stary, wyręczam cię w twoich obowiązkach. Właścicielka mieszkania też się znalazła. Będzie mogła osobiście ci podziękować. O, pani Zdrojecka. Mazurkowi nagle poprawił się humor. Byliśmy z Ryszardem w kinie i właśnie mnie odprowadzał. Wyjaśniła bez cienia skrępowania. Dobrze, że pan trafił tu kilka minut wcześniej. Sprawdzała już pani, co zostało skradzione? Jeszcze nie. Sierżant. Kuligowski pomoże pani. Przy okazji spiszę również protokół. Czy to konieczne? Nie po to uganiałem się za łobuzem po krzakach. Żeby go teraz puścić, sapnął porucznik, spoglądając niechętnie na zatrzymanego. Facet musi trafić za kratki i kwita. Napiszesz, stary, notatkę dla oficera dyżurnego, poprosił Kuligowski. Nawet z kapralem odwiozę ci ptaszka do komendy, odparł Mazurek. Aha. Przypomniał sobie, odwracając się do Winnickiego. Pan, z łaski swojej, także dotrzyma mi towarzystwa. Niby po co? W głosie zdrojeckiej zadźwięczała nuta niepokoju. Przecież Ryszarda nie było tutaj podczas kradzieży. Muszę go przesłuchać w związku ze śmiercią, bo rodzicza, sucho wyjaśnił porucznik. Uczyniłbym to na miejscu, ale sami państwo rozumiecie, że włamanie pokrzyżowało mi plany. Szkoda czasu, ponaglił sierżant, Nie będziemy przecież nocować na ulicy. Racja. Skwapliwie podchwycił oficer. Jedziemy, panie Winnicki. Było już dobrze po godzinie trzeciej, kiedy mazurek, uporawszy się wreszcie ze wszystkimi formalnościami związanymi z zatrzymaniem włamywacza, poprosił do swego pokoju narzeczonego Zdrojeckiej. BH powiedz, mimo czynionych wysiłków, nie umiał jakoś zapanować nad nerwami. Usiadł na brzeszku wskazanego krzesła i wyciągnąwszy z kieszeni paczkę popularnych, złamał kilka zapałek bezskutecznie, starając się zapalić papierosa. Wreszcie kolejna próba została uwieńczona powodzeniem. Winnicki zaciągnął się dymem i spojrzał na funkcjonariusza pytająco. Właściwie to, co chciałby pan wiedzieć, bąknął niepewnie. Słyszałem, że nie darzył pan Borodzicza zbytnią sympatią, przystąpił do rzeczy porucznik. Zgadza się? Już panu donieśli. Wczoraj doszło między panami do awantury. A pana szlakby nie trafił, gdyby ktoś ciągnął do łóżka pańską dziewczynę, wybuchnął behapowiec. Zośka jest taka łatwowierna. Już kiedyś dała mu się wykołować. Obiecywał jej złote góry, a potem tak potraktował, że odkręciła w kuchni kurki. Zatrucie było poważne. Na szczęście obyło się nawet bez pobytu w szpitalu. Czy ostatnio pani Zdrojecka również utrzymywała bliższe stosunki z Borodziczem? Bez przerwy się do niej dowalał. Mówiłem łobuzowi, że w końcu oberwie, ale jego kijem od Zośki by nie odpędził. Innymi słowy, śmierć Borodzicza była panu na rękę? Winnicki odłożył papierosa, budnie spoglądając na oficera. Zmierzyli się wzrokiem, odwagi nie starczyło jednak bychapowcowi na długo. Po kilku sekundach poruszył się niespokojnie na krześle i spuścił głowę. Ja go nie zabiłem, panie poruczniku, powiedział tak cicho, że mazurek z trudem dosłyszał jego słowa. Może zrobiłbym to, gdybym go przyłapał z zośką w łóżku, ale Bóg mi świadkiem, że wczoraj nawet palcem drania nie tknąłem a jednak wyzywał pan Borodzicza, aż na korytarzu było słychać, poniosło mnie. Z jakiego powodu? Zastałem go u Zośki w sekretariacie. Nie jest pan przypadkiem przewrażliwiony? Uwaga oficera wyraźnie zawstydziła narzeczonego Zdrojeckiej. W pierwszym odruchu winnicki chciał powiedzieć coś na swoje usprawiedliwienie, w końcu jednak pokiwał tylko głową. Jak gdyby przyznawał funkcjonariuszowi rację, długo trwała ta awantura? Mazurek wrócił do tematu. Niedługo. Zaraz do sekretariatu zajrzał Waldek Cieciewicz, więc dałem spokój. Mówi pan, że mimo woli pogodził was Cieciewicz, podchwycił porucznik. Zdaje się, że on do niedawna jeszcze siedział. Puścili go na przedterminowe, czego szukał u pani Zdrojeckiej? prosił, Żeby umówiła go z dyrektorem Gość ma zamiar wrócić do tego pieprznika Głupek I co było dalej? Do sekretariatu wparował Czubacki i pogonił nam wszystkim kota Cieciewicz z Borodziczem gdzieś się zmyli, a ja wróciłem do siebie Która mogła być wtedy godzina? Czy ja wiem? Gdzieś po trzeciej, niewykluczone że nawet w pół do czwartej widział pan jeszcze tego dnia bo rodzicza? nikogo nie widziałem po czwartej zabrałem klamoty i poszedłem do domu ale pan tam nie dotarł ano, nie dotarłem przyznał behapowiec nerwowo zagryzając wargi w każdym razie nieprędko czyżby umówił się pan na randkę z narzeczoną? nie czemuż to? Byłem wściekły na nią, tak w ogóle, a najbardziej na siebie. Poszedł pan na kielicha? Właśnie. Sam? Nie uwierzy pan, ale nie miałem ochoty na niczyje towarzystwo. Chodziłem od knajpy do knajpy i nigdzie nie mogłem zagrzać miejsca. Na powrót do chałupy zdecydowałem się dopiero późnym wieczorem. Nie spotkał pan przypadkiem kogoś znajomego? Nikogo, szkoda. Nic na to nie poradzę. Znaczy, że nie ma pana Libi, ostatnia uwaga Mazurka zabrzmiała wręcz złowieszczo. Tak się akurat złożyło, że nie mam, stwierdził Winnicki. Nigdy bym nie pomyślał, że będzie mi potrzebne. Tylko, że to nie ja zabiłem Borodzicza, powtórzył z uporem. Rozdział piąty Mazurek energicznie zapukał i nie czekając na zaproszenie otworzył drzwi do sekretariatu. Zdrojecka przeglądała właśnie jakiś kolorowy magazyn. Na widok przybyłego odłożyła czasopismo i zapraszającym gestem wskazała porucznikowi krzesło. Skwapliwie przysunął je do biurka. Moje uszanowanie pani, ukłonił się sekretarce. Co słychać? Widzę. Że w końcu przyszła kolej i na moją spowiedź, zauważyła pół żartem, pół serio, a już myślałam, że da mi pan kosza. Zostawiłem panią na deser, tym samym tonem odparł oficer. Czym mogę panu służyć? Pragnąłbym dowiedzieć się kilku pikantnych szczegółów o pani znajomych. Chodzi panu o bo rodzicza? Między innymi. Swego czasu łączyły nas dość bliskie stosunki, przyznała z wyraźnym przymusem. Powiedziałabym, że nawet bardzo bliskie swego czasu to znaczy kiedy? Mniej więcej przed rokiem. Wtedy nawet zamieszkała mu Stefana. Co było powodem zerwania? Przeszło nam. Tak, po prostu po prostu. Pewnego dnia zabrałam swoje rzeczy i wróciłam do siebie. Obyło się bez scen i większych zgrzytów. Wybaczę pani, ale obiła mi się o uszy zupełnie inna wersja. jak panu powiedział o odkręconych kurkach w kuchni? Właśnie. To nie było tak, Zdrojecka z lekkim zniecierpliwieniem wzruszyła ramionami. Wszystkiemu winne moje roztargnienie. Od i tyle. Doprawdy? Winnicki zawsze miał chorobliwie rozwiniętą wyobraźnię, spróbowała nadać głosowi beztroskie brzmienie, ale wypadło to jakoś niezbyt przekonywająco. Inna rzecz, że nigdy nie starałam się wyprowadzać chłopaka z błędu, dorzuciła widząc niedowierzanie w oczach Mazurka. Pan rozumie, zamierzamy się pobrać. No dobrze, ustąpił porucznik, dajmy już temu spokój. Nie powtórzy pan ryśkowi naszej rozmowy? Słowo. Dziękuję. On jest okropnie zazdrosny i gwałtowny. Kocha mnie. A pani? To nie należy chyba do śledztwa? Przepraszam. Przedwczoraj pani narzeczony urządził tutaj nielichą awanturę. Zmienił temat oficer. O co poszło? Zobaczył mnie Stefana i się wściekł. Całe szczęście, że do sekretariatu zajrzał akurat cieciewicz, bo nie wiem, czym by się to skończyło. Winnicki miał jakiś konkretny powód do takiego zachowania. Skądże znowu? A czego właściwie chciał od pani borodzicz? Prawdę powiedziawszy, nie przyszedł wcale do mnie, tylko do dyrektora czubackiego. W jakiej sprawie? Przyniósł jakąś fakturę i odmowę akceptu. Twierdził, że to ważne, ale dyrektor nie miał akurat czasu. Urwała, spoglądając na otwierające się właśnie drzwi od jednego z dyrektorskich gabinetów. Do sekretariatu wkroczył Czubacki. Jak tam, pańskie śledztwo, poruczniku, uśmiechnął się życzliwie do funkcjonariusza. Posuwa się pan naprzód. Na razie, uwodzę panu sekretarkę, czy chociaż ze skutkiem przyszłość pokaże. Jeśli będzie miał pan chwilkę czasu, proszę do mnie zajrzeć. Dobrze się składa, bo chciałbym zasięgnąć u pana informacji w jednej sprawie. A więc, zapraszam, dyrektor zachęcającym gestem wskazał drzwi gabinetu. Może przy okazji, kawusi. chętnie. Panno Zosieńko. Czubacki porozumiewawczo przymrużył oko. Dwa szatany, już parze, panie dyrektorze. Zawsze twierdziłem, że przy kawie łatwiej rozwiązuje się nawet najtrudniejsze problemy. A propos, podchwycił mazurek. Podobno przedwczoraj Borodzicz miał problem z jakąś fakturą. Przychodził z nią nawet do pana. Rzeczywiście, przypomniał sobie Czubacki. Poradziłem mu, żeby wyjaśnił sprawę z kolegą Krzepikiem. Coś było nie w porządku? Trudno mi powiedzieć, dyrektor bezradnym gestem rozłożył ręce. Miałem na karku gości ze Zjednoczenia i nie zdążyłem dowiedzieć się bliższych szczegółów. W biurku Denata nie znalazłem żadnej faktury. Sądzi Pan, że może zachodzić jakiś związek pomiędzy tym dokumentem a śmiercią kierownika kontroli wewnętrznej? Czubacki z niedowierzaniem pokręcił głową. Moim zdaniem to raczej mało prawdopodobne. Lepiej sprawdzić. Słusznie. Dyrektor ponownie wskazał porucznikowi wejście do swego pokoju. Oficer miał właśnie zamiar skorzystać z zaproszenia, kiedy skrzypnęły drzwi od drugiego z gabinetów. Do sekretariatu wsunął się krzepik. Był w płaszczu. A w ręku trzymał elegancką dyplomatkę, co świadczyło, że opuszcza biuro na dłużej. Co tak szybko, Zygmunt? Do domu? Zdziwił się Czubacki. Dopiero dziesiąta. Muszę jeszcze wpaść do zjednoczenia, odburknął Krzepik. Zresztą dobrze wiesz, że tutaj nie mam już nic do roboty. Jak uważasz? Jeśli chodzi o bieżące sprawy przedsiębiorstwa. To jesteś w kursie, także nie muszę ci ich nawet przekazywać. No właśnie, podchwycił czubacki. Nie pamiętasz przypadkiem faktury na 5,5 miliona sprzed dwóch miesięcy? Jakiej znowu faktury? Dla Szczecina niedawno przyszła odmowa akceptu. Pierwsze słyszę Przecież to ty podpisywałeś tę fakturę. Każdy z nas podpisywał codziennie tony dokumentów. Krzepik obojętnie wzruszył ramionami. A po co ci ten szpargał? Przedwczoraj borodicz latał z nim jak kot z pęcherzem, a pan porucznik chciałby sprawę wyjaśnić. W księgowości powinni wiedzieć, w czym rzecz, cierpko zauważył Krzepik. Pani Zosiu, zwrócił się do sekretarki. Niech pani poprosi panią Picer żeby przygotowała na jutro komplet dokumentów dla pana porucznika. Sam to załatwię. Niecierpliwie wtrącił się czubacki. Jutro. Zygmunt, jeszcze jesteś. Wpadnę koło południa. To dobrze. Może pan porucznik będzie chciał cię o coś dodatkowo zapytać.